Rączki z Wardęgą. Tak. To rzeczywiście jest gorący temat. Ej, Wardęga, ile dodał kurwa tych? Kachli jest tak dużo jak na łazience. Czekaj. Chodźmy z tematem. Mamy tutaj argument, że nawet tak... A dobra, to wiedziałem, to już jest... No to jest odpowiedź na ten film, nie? Tak, tak, tak. Aha, dobra, to jest z tej... To jest... ...żebym obejrzał jakąś bójkę Kruszwila i kamerzysty w McDonaldzie. Moi drodzy, coś wam powiem, coś oczywistego. No to jest to, co ja wam mówiłem, tak, że Prime nie sprzedaje w ogóle biletów, tak, gala... Bilety w ogóle się praktycznie nie sprzedają i o to chodzi, nie, że to jest main event. Chłopaki na konferencji w ogóle nie dymili. No to teraz podejrzewam, dostali polecenie, no musicie coś poddymić, bo się gala w ogóle nie sprzedaje, a wy macie main event, no to wypadałoby, żeby jakieś emocje były z tą walką. Spoko pomysł jest, donajcie. No to chłopaki się ustawili w McDonaldzie niby, nie, że tam pomysł dobry, pomysł fajny, zapiszę go na pewno. Przepychanka słowna i tak dalej. No, takie aktorstwo, no to tam miało rację bytu w 2017 roku, ale no, no ale chuj tam. Dziesięciolatki pewnie uwierzą, że no to prawdziwe jest przecież, pokłócili się, bo pokazał jego twarz, a przecież nikt nie znał jego twarzy. Ja pierdolę, ludzie, kurwa, że wy się dajecie nabrać na takie rzeczy. Wiadomo, nie wszyscy, nie, ale dzieciaki to są po prostu... Nic nie kradłem. Dzięki za donata, Krzysiu, ale teraz to bym chciał posłuchać. Tak. Wyłączyłem dotki na chwilę, bo... Nobski w swoim materiale mówił, że ja w ogóle, co ja wymyślam, jakiś, że on ukrywa komentarze, że jak to, przecież on takich rzeczy nie robi, że ja zmyślam. No i się okazało, że innych użytkowników też ukrywa, bo się taka dziewczyna, co też prowadzi kanał Commentary, Martyna, też ma taki problem, że jej komentarze są ukrywane, no i dała mi dostęp do swojego konta, żebym mógł to sprawdzić. Jesteśmy na jej koncie i z jej konta jest widoczne, nie? Bo nawet jak wam ukryją komentarz, to wy ten komentarz będziecie widzieć. No i ona tutaj napisała, nic złego nie napisała, tam chyba przez kilka godzin ten komentarz był, bo zebrał 2 tysiące łapek, no ale teraz przechodzi... O, wygenerujmy bezpośredni link teraz do tego komentarza. Komentarz dalej jest i mamy jakby już prawdziwy tutaj link, nie? Do tego bezpośredni. I teraz przechodzę sobie, przelogowuję sobie na inne konto, w sensie na Watahę, przelogowuję mnie i kurwa komentarza nie ma. Mimo, że dalej jesteśmy pod tym linkiem, odświeżamy z tym dokładnym linkiem i kurwa dalej tego komentarza nie ma. A wracamy na jej konto, Martyna, i kurwa komentarz znowu jest, nie? Za gość, nie? Nie dość, że teraz wie, że jest na świeczniku. Mówi, że on nie usłyszał. Dlaczego, Wardęga, ty mi mówisz, że ja jak ukrywam jakieś komentarze? I kurwa, 3 godziny po tym, jak opublikował film, ukrywa komentarze i myśli, że nikt się kurwa nie szczai. No co za gość. Ja podziwiam, naprawdę podziwiam. Podziwiam za optymistyczne myślenie. Wardęga ma jakiś dziwny fetysz zarzucania mi, że ciągle ukrywam jego komentarze. Podczas kiedy jego komentarze byłyby ukryte, to jakby nikt by ich nie widział, a on ma pod swoimi komentarzami lajki, więc nie wiem, o co mu chodzi za bardzo. Że ja fetysz mam, tak? Że fetyszysta. Fetyszysta komentarzowy jestem. Argument, że no przecież komentarz ma 33 lajki. No przecież chłopie, możesz ukryć nawet komentarz, który ma 10 tysięcy lajków. Pożesz, ty mój. Pewny youtuberze, dlaczego ukrywasz moje komentarze? Kurwa mać, przecież nic złego nie skomentowałam, chill. Ja się nie zdziwię, jak zaraz ten komentarz znowu będzie widoczny. I może nawet będzie miał przypięte serduszko. I Konop powie, Boże, ale oni kłamią, przecież ten komentarz ma serduszko, jest widoczny. Idź na Konopa, proszę cię. Właśnie, bo ja chciałem w ogóle zajebać teraz komentarz do tego, co oglądaliśmy z Wardęgą. No. Ja mam wrażenie, no. Aha, właśnie, my nie jesteśmy kanałem komentarii, to wam od razu mówię. My jesteśmy kanałem newsowym, my sobie, kurwa, oglądamy... Wiadomo, jak coś jest takie mega już kurwa chujowe. Nie, no my sobie skomentujemy, damy swoją opinię. Z Mikołajem Śmieszkiem na przykład, to tak. Było chujowe akurat. To chujnie. Ale ja daję czysto obiektywną stary tom. Przynajmniej do tego tak powiem, że mam wrażenie, Konopski stary zajmuje miejsce Wersów w tym momencie na czarnej liście Wardęgi. Ja. Mur beton tak jest, że... To jest kurwa prawdziwe w chujnie. Chciałem coś pokazać i kurwa... Chciałeś Konopa Twitter.
A czy co on tam wrzucił? No bo Konop, ktoś napisał w Donajcie, gdy oglądaliśmy Wardęgę, no, że Konop podobno o tym ukrywaniu komentarzy odpowiedział na Twitterze. Okay. I widzisz, i tak to wygląda. Ale może wchodzić z nim ten. Nie ma. A wejdź w Twitter. Nie ma nic. Nie ma nic? No to bait, to się dałem złapać. Okej, okay, to się dałem złapać, bo ktoś tak napisał. Jeżeli kruszy, wyruchał cię widz. Tak, zostałem zrobiony.